Bardzo się cieszę, że mogę stanąć dzisiaj przed Wami. Nie wiem, jak sobie poradzę z tym, co chcę Wam powiedzieć, ale myślę, mam tą nadzieję, że Duch Święty będzie to wszystko korygował. Bo naprawdę chcę dzisiaj dotknąć bardzo mocnego tematu, w którym jest wiele zamieszania. I oczywiście jesteśmy dalej w tym cyklu takim, który tak wynika z tych naszych przygotowań. Kim jest Jezus? Zuzia już nam powiedziała, że Jezus jest pasterzem, że Jezus jest światłem, światłością. Ja powiedziałam, że Jezus jest zmartwychwstaniem, a dzisiaj pójdziemy troszeczkę dalej. To już było też w modlitwie tutaj przez Anetkę wypowiedziane, że Jezus jest prawdą, jest drogą, prawdą i życiem. Ja bym chciał się dzisiaj skoncentrować na tym, że kiedy Jezus powiedział, że On jest prawdą, jakie to ma dla nas znaczenie? Co to znaczy, co znaczą te słowa Jezusa? Znamy to, kiedy Jezus stał przed Piłatem, a ten go spytał, co to jest prawda? Jezus mu nie odpowiedział. Myślę, że dzisiaj znajdziemy odpowiedź na to pytanie. I chciałbym całe to moje nauczanie zawrzeć, czy oprzeć o fundament listu do Efezjan. List do Efezjan to jest naprawdę szczyt teologii Pawłowej. On tam mówi niesamowite rzeczy, mówi o kto jest pod przekleństwem, kto jest pod błogosławieństwem. Mówi o naszym dziedzictwie, że jesteśmy dziedzicami wszystkiego, co Bóg przygotował. I dochodzimy, ten list ma 6 rozdziałów. Kiedy dochodzimy do tego 6 rozdziału, kiedy Paweł wyłożył już tą całą teologię swoją w tym liście, na zakończenie tego listu umieścił stwierdzenie. W końcu to tak jakby podsumowywał całe wszystko, co w tym liście napisał, czy też w innych listach. I Paweł pisze dalej. W końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. I teraz, co jest dla nas istotne dzisiejszego dnia, Paweł mówi, stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. I następnie, i oblukwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności, módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. I w tym tekście Paweł niejako wylicza kolejne elementy zbroi duchowej potrzebne do osiągnięcia zwycięstwa. Kiedy należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy na polu walki, czy chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy na polu walki. I Paweł tutaj mówi, że będziemy napotykać w naszym życiu dzień zły, kiedy musimy się przeciwstawić. Ale jak to robić? Paweł nam właśnie tutaj wyjaśnia, jak to robić, co jest nam potrzebne do osiągnięcia zwycięstwa. I dzisiaj chciałbym się tylko skoncentrować na tym,
co Paweł powiedział. Najpierw w końcu, a więc już nadszedł czas. Nie ma co zwlekać, nie ma co się ociągać. W końcu stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. I tutaj chciałbym teraz to rozwinąć. System tego świata, wszystko co nas otacza, stara się, abyśmy podporządkowali się jemu. Proponuje nam kryteria postępowania, zachowania, które bardzo często są dla nas nie do przyjęcia. Nie możemy się zgodzić na to, co proponuje nam świat. Dlaczego? Bo tak jak Paweł tutaj mówi, są zakamuflowane pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, których źródłem jest podstęp, kłamstwo, i te pierwiastki zła próbują nas trzymać w niewoli. Nie chcą, abyśmy naprawdę osiągali zwycięstwo jako uczniowie Jezusa, jako umiłowane dzieci Boże. I z tego tekstu wiemy bardzo dobrze, że toczymy walkę i jest to walka dobra ze złem. Walka prawdy z kłamstwem. To jest potężna walka. Świat chce, byśmy płynęli z prądem, jaki ten świat narzuca. Jezus mówi co innego. Jezus wymaga, abyśmy się przeciwstawili temu i płynęli pod prąd. Ale to jest trud. Dlatego wielu ludzi nie chce płynąć pod prąd, bo trzeba pewnego wysiłku, trzeba walczyć z tą falą. Ale ktoś powiedział, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem. My żyjemy, więc musimy zrobić ten wysiłek i popłynąć pod prąd w innym kierunku. I poznanie tego, co Jezus powiedział, ja jestem prawdą, ma dla nas niesamowite korzyści. Ma dla nas naprawdę niesamowitą moc i zdolność, siłę przeciwstawić się temu, co proponuje nam świat. Zobaczcie, co Jezus powiedział o prawdzie. On, który jest prawdą, mówi też o prawdzie. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 werset. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale tu musimy być bardzo uważni. Jeżeli będziemy chcieli poznawać prawdę, natrafimy na przeciwności. Tymi przeciwnościami są propozycje tego świata. Świat ma tyle propozycji, on nas ciągle bombarduje swoimi propozycjami. I kiedy ja mówię tutaj świat i kiedy Biblia mówi świat, to mówi o systemie myślenia. Mówi o systemie myślenia, dlatego Paweł w innym liście, w liście do Rzymian, napisał niesamowite słowa. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Nie myślcie tak, jak świat chce, żebyście myśleli. Lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Świat nam nie powie, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. My mamy za zadanie rozpoznawać wolę Bożą, a nie to, co proponuje nam świat. Ale żeby tak się stało, nasze myślenie powinno być ustabilizowane na Słowie Bożym. Ja już tutaj kiedyś mówiłem, o jaką tu stabilizację chodzi. Tu nie chodzi o taką bezczynność, nic nie robię, tylko to jest stabilizacja, która przynosi owoce. I na przykład słownik języka polskiego, teraz zacytuję, co mówi o tym słowo stabilny, co to znaczy? Słownik języka polskiego mówi tak, stabilny to
stały, nieruchomy, ale też, to jest bardzo ważne, łatwo powracający do równowagi po jej zaburzeniu. Nasza równowaga duchowa, nasza równowaga w myśleniu została zaburzona, kiedy Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu. Nasze myślenie zostało zaburzone i świat, system tego świata, czy te pierwiastki zła na wyżynach niebieskich bombardują nasz umysł. I my, nie mając tej możliwości rozpoznania, często idziemy za tym, co nam proponuje właśnie ten świat. Nasz umysł, tak jak Paweł tutaj mówi, powinien zostać odnowiony. Odnowiony to znaczy powinien powrócić do takiego porządku, jaki Bóg zaplanował, stwarzając człowieka, stwarzając świat. A więc to jest powracanie do równowagi, tak jak mówi słownik języka polskiego, po jej zaburzeniu. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. I kiedy mówimy o tej stabilności, to nie chodzi o to, że masz zawsze trwać w jednym miejscu. Twoje myślenie ma być ugruntowane, stabilne i tym gruntem jest Słowo Boże. I czerpiesz z jednego źródła, czerpiesz ze Słowa Bożego, czerpiesz oczywiście z nauki Kościoła katolickiego, która jest zakorzeniona w Słowie Bożym, z tego czerpiesz i masz stabilność, która przynosi owoce. Przynosi owoce, bo tak jak kiedyś już tutaj powiedziałem, drzewo też jest stabilne, trwa w jednym miejscu, ale owocuje. Natomiast chrześcijanin może chodzić do parafii cały czas i siedzieć w swojej ławce i nic. Też stabilny, prawda? Ma swoją parafię i jest stabilny, nawet ma swoją ławkę. Ja już widziałem ławkę z tabliczką nazwiska. To jest... Tak jest, to jest stabilność, ale taka stabilność nie przynosi żadnego owocu. My mamy chodzić do tej samej parafii, ale owocować. I będziemy owocować wtedy, kiedy rozpoznamy co jest niewłaściwe, co nie pochodzi od Boga, co pochodzi od Boga. I żeby człowiek wierzący doprowadził się do takiego stabilnego życia, ugruntowanego na Słowie Bożym, musi przepasać, jak mówi Paweł, to swoje życie prawdą. I Paweł w wyliczaniu, kiedy on to wylicza, te elementy zbroi, mówi w końcu stańcie do walki w dzień zły, rozpoczyna od tego elementu pas prawdy. Zaczyna od pasa prawdy. I chciałbym wam pokazać, jak wygląda, co Paweł miał na myśli, mówiąc o pasie prawdy. Paweł wzorował się na rzymskim żołnierzu. Nie. Dziękuję. Bo, co? Mikrofon. Zobaczcie, to jest replika prawdziwego rzymskiego pasa, rzymskiego żołnierza. I kiedy Paweł mówi, dziękuję, kiedy Paweł mówi, albo jeszcze tutaj usiądź sobie, może będziesz potrzebny. Kiedy Paweł mówi, że mamy założyć pas prawdy, mówi o właśnie o czymś takim. To jest pas prawdy. Utożsamiał żołnierza rzymskiego. Kiedy żołnierz rzymski był pozbawiony pasa, był pozbawiony tożsamości. Kiedy żołnierz rzymski był na przykład wyrzucony ze służby, zabierano mu pas. Zabierano mu pas, bo każdy, kto widział rzymskiego żołnierza bez pasa, wiedział, że ten żołnierz już żyje w pohambieniu. I diabeł nam chce zabrać ten pas prawdy. Natomiast kiedy żołnierz rzymski udawał się na pole walki,
musiał się przepasać tym pasem, musiał się przepasać, bo ten pas nie był tylko ozdobą. Może on wygląda jak fartuch, ale on ma, tutaj mam, może wygląda to jak fartuch, on jest ozdobny, ale to ma niesamowite, trochę gruby jestem, to ma niesamowite znaczenie. Tak, to był pas rzymskiego żołnierza. Zobaczcie, on wygląda jak fartuch, ale ten fartuch chronił przyrodzenie. My mężczyźni wiemy, jaki ból powoduje na przykład kopnięcie w nasze krocze. Ten fartuch chronił naszą seksualność. Dlatego ten fartuch jest nazwany prawdą. Co nam świat proponuje odnośnie seksualności? Wszystko ci wolne, korzystaj ze wszystkiego. To nam proponuje świat. Tymczasem Bóg mówi całkowicie co innego. Bóg mówi, chroń swoją seksualność. Trzymaj swoją czystość seksualną, wtedy będziesz zwycięzcą. I wojownik rzymski, opasując się tym pasem, on miał ochronę, ten pas jest, spoczywa na biodrach i kończy się na udach. Chciałbym powiedzieć, że biodra, jeżeli chodzi o Słowo Boże, mają wielkie znaczenie. Bóg dużo mówi o biodrach. Dlaczego? Bo biodra noszą cały nasz tułów. Wszystkie wnętrzności, twoja głowa nawet, oparta jest na biodrach. Dzięki temu, że biodra są silne, twoje nogi mogą kroczyć i są zdrowe. I to jest pas prawdy, który żołnierz rzymski miał na swoich biodrach. I teraz chciałbym wam troszeczkę powiedzieć, co Biblia mówi na temat przepasania bioder. Kiedy Bóg mówi, przepaście biodra wasze, ma na myśli pas, i wtedy Bóg mówi, że w takiej sytuacji, kiedy masz biodra przepasane, jesteś w stanie gotowości. Jesteś w stanie gotowości pójść tam, gdzie Jezus mówi, abyś poszedł. Egipcjanie, gdy wychodzili z niewoli, a więc wchodzili w zwycięstwo, co usłyszeli od Boga? To jeszcze jest troszeczkę prędzej. Słowo Boże, Księga Powtórzonego Prawa, mówi, moc Jego Panie błogosław, a dzieła rąk Jego przyjmij. Złam biodra nieprzyjaciół. Widzicie? I tych, co go nienawidzą, by nie powstali. Jeżeli człowiek ma złamane biodra, jest po prostu pokonany. To jest, biodra noszą naszą górę, nasz tułów i powodują, że nogi są gotowe do walki. I tutaj jest powiedziane, złam biodra naszych nieprzyjaciół, a więc zwycięża. I teraz wracamy do tego Egiptu, kiedy Bóg powiedział, że Izraelici mają wyjść z niewoli, co powiedział? Tak zaś spożywać będziecie tego baranka, wiemy o tym. Biodra wasze będą przepasane. Sandały na waszych nogach, laska w waszym ręku. U rzymskiego żołnierza pas podtrzymywał też inne elementy zbroi. Na przykład tutaj są takie zaczepy, gdzie rzymski żołnierz mógł sobie przywiesić bukłak z wodą, torebkę z chlebem. Czasami
i mieli też przy pasie przymocowany zaczep na miecz, czy na inne elementy, jakiś haczyk, żeby podczas marszu zawiesić na nim tarczę, która była bardzo ciężka. Znajdowały się tam inne elementy. Kiedy żołnierz rzymski miał poluzowany pas, znaczyło to, że jest już po służbie. Już nie jest przygotowany do bitwy. Ale my wiemy, że my ciągle jesteśmy na polu walki. Zobaczmy, co Izajasz powiedział w 5 rozdziale, w 27 wersecie. Nie ma w nim słabego ani zmęczonego. Nikt nie drzemie, ani nie śpi. Nikt nie odpina pasa ze swych bioder. Jeżeli chcemy zwyciężać w życiu, musimy być ciągle opasani pasem prawdy. Nikt nie odpina pasa ze swych bioder, ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików. Jeśli pas żołnierza rzymskiego był mocno zapięty, było wiadomo, że ten żołnierz toczy bój. My zawsze jesteśmy na polu walki, więc zawsze powinniśmy być mocno opasani prawdą. Tak samo jak pas rzymski podtrzymywał całe uzbrojenie, tak nasze życie podtrzymuje słowa, prawda Słowa Bożego. Kiedy zabraknie nam prawdy, wszystko się rozpadnie i nie mamy ochrony. Dlatego Paweł wymienia pas prawdy na pierwszym miejscu. I teraz idziemy już do prawdy. O pasie już wiecie, o jaki pas miał Paweł na myśli. Teraz idziemy do prawdy. Dlaczego Paweł powiedział pas prawdy? Zobaczmy, co napisał święty Jan w swoim trzecim liście. Nie znam większej radości nad tym, dziękuję, ja już sobie poradzę teraz. Nie znam większej radości nad tym, kiedy słyszę, że moje dzieci postępują zgodnie z prawdą. Ale co to jest prawda? Czym jest prawda? To jest pytanie odwieczne. Nie znajdziemy czegoś takiego jak definicja prawdy. Nie ma. Przez wieki filozofowie nie potrafili znaleźć definicji prawdy. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej definicji, która z jednej strony byłaby formalnie, ja to teraz cytuję z Wikipedii, bo tam szukałem i tam jest napisane tak, że nie ma definicji prawdy, która z jednej strony byłaby formalnie poprawna, nie prowadziłaby do sprzeczności, a z drugiej adekwatna, czyli bliska nieścisłemu, potocznemu rozumieniu słowa prawda. Tylko bliska. Nie ma takiej definicji. Bo na przykład, zobaczmy, jeżeli powiemy, że trawa jest zielona, czy to jest prawda? Prawda. A jeżeli ta trawa troszeczkę uschnie i już jest żółta, czy to jest prawda? No to prawdą jest, że trawa jest zielona, czy prawdą jest, że trawa jest żółta? No, a prawda jest tylko jedna. Widzicie, tu wchodzimy już naprawdę bardzo głęboko. Jest coś takiego, o którym mądrzy ludzie tego świata mówią, że jest taki paradoks kłamcy. Kiedy kłamca mówi, że kłamie, to on kłamie czy mówi prawdę? Skoro mówi prawdę, to nie jest kłamcą. Nad tym można się zastanawiać. Mądre głowy główkują. Kiedy kłamca mówi, że kłamie, mówi prawdę czy kłamie?
Więc zobaczcie, czym jest prawda. I prawda jest też niebezpiecznym słowem. Wprowadza zamieszanie. Na przykład, mąż przychodzi z pracy i przy obiedzie mówi do swojej żony: muszę z tobą porozmawiać, chcę ci powiedzieć prawdę. Co się burzy, co się buduje teraz w umyśle tej żony? Czy dziecko, nastolatka przychodzi do domu, do rodziców i mówi: mamo, tato, muszę wyznać wam prawdę. To dopiero, to dopiero, zobaczcie, że prawda jest niebezpieczna. Stwierdzenie poznaj prawdę nie jest popularne. Muszę ci powiedzieć prawdę. Chcę ci powiedzieć prawdę. Chcę ci powiedzieć coś, co do tej pory ukrywałem. Powiem ci prawdę. To jest niebezpieczne. Teraz już przechodzimy do konkretów. Prawda, o której mówimy, nie jest oparta tylko na ziemskiej rzeczywistości. Jeżeli będziemy tylko w sferze ziemskiej rzeczywistości szukali prawdy, nie znajdziemy jej. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 14, o Jezusie jest powiedziane werset: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Zuzia kiedyś powiedziała o łasce. Pełen łaski. Jezus Chrystus. A tutaj ja bym chciał się skoncentrować na tym, co jest powiedziane, że Jezus jest pełen prawdy. Dlaczego Jezus jest pełen prawdy? Dlatego, że w Jezusie zostały złączone dwie natury. Boska natura i ludzka natura. Rzeczywistość duchowa i rzeczywistość ziemska. I tylko w połączeniu tych dwóch natur możemy dojść do tego, czym jest prawda. Mówiąc o prawdzie, nie da się oddzielić tych dwóch rzeczywistości, boskiej i ludzkiej. One są złączone. I tutaj, co Jezus powiedział, 14 rozdział Ewangelia Jana, 6 werset: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Dlaczego? Dlatego, że utożsamia coś, co jest ziemskie, naturalne, z tym, co jest boskie, ponadnaturalne. Jezus jest prawdą. Prawda jest perspektywą widzenia rzeczy duchowych i rzeczy ziemskich. To jest perspektywa spoglądania w obliczu rzeczy ziemskich na rzeczy duchowe. Świat, w którym żyjemy, definiuje, jeżeli stara się, to definiuje prawdę w obrębie faktów. I fakty uznaje za prawdę. Na przykład, jestem chory. To jest prawda, no bo boli mnie dzisiaj głowa. Jestem chory. To jest prawda, czy to jest fakt? To jest fakt, a nie prawda. Dlaczego? Bo Jezus wziął tą chorobę, która mnie zaatakowała, już na krzyż. I oczywiście faktem jest, że choroba mnie zaatakowała, ale prawdą jest, że Jezus rozprawił się z tą chorobą. Prawda zawiera się pomiędzy faktem
a pomiędzy tym, czego dokonał Jezus. Prawda ma początek w czymś faktycznym, ziemskim, ale kończy się, czy ma swój finał w Jezusie Chrystusie. Prawda to jest punkt, to jest etap, który łączy dwa punkty. Tak jak sportowiec, na przykład biegacz na 100 metrów, zaczyna bieg, zaczyna startem i później dobiega do mety. I to, że dobiegł do mety, to nie daje mu zwycięstwa. Zwycięstwo daje mu to, że wystartował i przebiegł dystans jako pierwszy i dotarł do mety. Więc prawda zaczyna się faktem, ale swój finał ma w Jezusie Chrystusie, w Jego obietnicy. To jest etap. Żeby poznać prawdę, trzeba poznać te dwa punkty. Fakt i obietnicę. Muszę znowu skorzystać z tego pasa. Ale poradzę sobie. Już teraz tak. Fakt. Fakt jest jednym punktem. Tak jak ten pas ma dwa końce. Jeden koniec to jest ta klamra. Drugi koniec jest pasek, który zapina tą klamrę. Tak jest z prawdą. Fakt połączony z tym, z obietnicą Bożą, daje mi, wprowadza mnie w całą prawdę. Żeby poznać prawdę, trzeba spiąć te dwa punkty. Fakt, w którym żyję, który dzieje się na świecie, i obietnicę, która jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli tylko koncentrujemy się na faktach, nigdy nie poznamy prawdy, nigdy nie dojdziemy do prawdy. Dlatego Jezus, o Jezusie jest powiedziane, święty Paweł w drugim liście do Koryntian napisał, albowiem ile tylko obietnic Boży, wszystkie są na tak w Nim, dlatego przez Niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Prawda zawiera się w widzeniu tego, co jest rzeczywistością, ale musi być połączona z tym, co jest końcem, co jest obietnicą. Fakty, które widzimy na świecie, nikomu nie pomogą. Fakty nam nie pomagają. Ktoś mówi, no tak, matka mówi, mój syn jest uzależniony od kokainy. To jest prawda, to jest fakt. Jest uzależniony od kokainy. I matka rozkłada ręce, bo koncentruje się tylko na fakcie. A co Jezus mówi? Bo to, że on jest uzależniony, to jest tylko jeden koniec. A gdzie jest drugi? Co jest powiedziane w Dziejach Apostolskich do tej matki? Dzieje Apostolskie 16:31. Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Faktem jest, że twój syn jest uwikłany, zniewolony przez kokainę, ale przyjmij obietnicę Jezusa, który mówi, kogo syn wyzwoli, ten rzeczywiście jest wolny. Większość ludzi żyje w obrębie faktów. Fakty niczego nie zmienią. Fakty nikogo nie wyzwolą. Słuchamy wiadomości w telewizji, czytamy gazety, to są wszystko fakty. Ale te fakty nie mają żadnej mocy, żeby uczynić nas zwycięzcami. Anonimowy alkoholik jest alkoholikiem i ciągle trzyma się tego faktu, nawet kiedy nie pije.
Ja, Henryk Alkoholik. O mnie był kiedyś plakat taki w jednej parafii. Zostałem zaproszony na spotkanie z anonimowymi alkoholikami i patrzę, przed kościołem wisi plakat. Spotkanie z Henrykiem Krzoskiem, trzeźwiejącym alkoholikiem. To jest fakt, ja byłem alkoholikiem. Ja byłem alkoholikiem i to jest fakt, ale to nie była prawda. Bo prawda zawiera się w tym, że Jezus dał obietnicę, że kto przyjdzie do Niego, ten zostanie uwolniony. I kiedy ja dzięki łasce Bożej połączyłem te dwa końce, więc zrozumiałem, czym jest prawda, czym jest wolność od alkoholu. I dzisiaj anonimowi alkoholicy, którzy bazują tylko na faktach, medycyna bazuje tylko na faktach, oni nie dają nikomu uwolnienia, nie dają wolności, bo wolność może dać tylko Jezus Chrystus. Większość ludzi słuchają faktów. I fakty, oczywiście fakty opisują rzeczywistość, ale rzeczywistość ziemską. A gdzie jest rzeczywistość duchowa? Jesteśmy duchami wcielonymi, mówi nasz katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy duchami wcielonymi. Więc gdzie jest ta rzeczywistość duchowa odnośnie stanu, w jakim się znajdujemy? A mam długi, jestem zadłużony. To jest prawda, czy to jest fakt? To jest fakt. Oczywiście ten fakt mówi o twoim zadłużeniu, ale prawda mówi, że spłacasz ten kredyt i już po prostu to się niweluje, ten fakt się niweluje. I kiedyś dojdziesz do tego drugiego końca, najlepiej jakby to połączyć z Jezusem Chrystusem i Jezus da ci sponsora i spłaci twój dług. I to będzie prawda, że fakt był, że byłem zadłużony, ale dzisiaj jestem finansowo wolny. Wyzwolenie nie jest fakta. Świat nam nigdy nie zaproponuje wyzwolenia, bo świat nam mówi tylko o faktach. Obraca się w obrębie faktów. Prawda to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który powiedział. Wtedy Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 31-32. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I teraz uwaga. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Żeby poznać prawdę, trzeba stać się uczniem Jezusa. Trzeba trwać w Jego nauce. A nauka Jezusa, to my wszyscy wiemy. To jest Słowo Boże. To jest nauka Jezusa. Kiedy trwamy w tej nauce, poznajemy prawdę, nie poznajemy faktów. Bo fakt mówi o stanie, o mojej kondycji fizycznej w danym momencie. Mówi o tym fakt. Ale poznajemy naukę Jezusa, która mówi o obietnicy. Byłeś alkoholikiem, ale nie musisz być alkoholikiem, bo ja rozprawiłem się już z tym demonem alkoholizmu. I kiedy łączymy te dwie części, kiedy ja będąc pijany dowiedziałem się, że Jezus może mnie uwolnić, krzyknąłem: Jezu, jeżeli możesz, daj mi nowe życie. I spiąłem te dwa końce. Fakt, że byłem bezdomnym, z obietnicą, o której się dowiedziałem od kobiety w stołówce dla bezdomnych. To zostało spięte i prawda jest taka, że byłem alkoholikiem, spotkałem Jezusa,
Jezus mnie uwolnił i dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Nie jestem trzeźwiejącym alkoholikiem, czy suchym alkoholikiem, jak to mówią. I lekarze się ze mną nie zgadzają, no bo oni działają w obrębie faktów. A prawda jest, przyszła przez Jezusa Chrystusa. I jeżeli odrzucają Jezusa, odrzucają prawdę, że ja jestem wolnym człowiekiem od alkoholu. I alkoholik co może powiedzieć? No jak pan jest wolny, to niech pan wypije. Niech pan, tak mi czasami mówią, niech pan mi udowodni. Ja mówię, dobrze, udowodnię ci, że wypiję i nie stanę się alkoholikiem, jak ty mi udowodnisz, że 5 lat nie pijesz i jesteś alkoholikiem, więc wypij, udowodnij, że jesteś alkoholikiem. No, ale ja nie mogę. A ja mówię, widzisz, taka jest różnica, ty nie możesz, a ja nie chcę, bo ja jestem wolny. Wiem, co mi przynosi korzyść, a co nie. Ja nie chcę, ja mogę wypić, ale nie chcę, no bo po co? Ale alkoholik, który żyje tylko w obrębie faktu, że jest alkoholikiem, chociaż już 5 lat walczy, dzień w dzień walczy. Wiecie, że anonimowi alkoholicy mają za symbol wielbłąda i liczbę 24. Wiecie dlaczego? Bo wielbłąd może iść nie pijąc przez pustynię wiele tam dni i tak dalej. A to 24 wskazuje na to, że alkoholik codziennie walczy 24 godziny na dobę. I jak mu się uda, to o, ale to tylko te 24 godziny. Kończą się 24 godziny, rozpoczyna nową walkę, bo żyje w obrębie faktów, nie poznał prawdy. Jezus powiedział, będziecie trwać w nauce mojej, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli tak ma się sprawa, to dlaczego mamy dzisiaj na świecie tylu narkomanów, tylu alkoholików, tyle chorób, tyle rozwodów? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego to mamy? Skoro prawda jest, że Jezus przyniósł nam wolność. Dlaczego tak się dzieje, że świat nie poznał prawdy? Wszystko, o czym tu mówię, alkoholizm, choroby, narkomania, rozwody, zabójstwa, to są propozycje tego świata. To świat nam to proponuje. Dlaczego? Bo świat nie zna prawdy. Świat ma tylko fakty. Moja żona jest taka żenda, więc zostawiam ją, a z dziećmi niech będzie co chce. I to jest człowiek pokonany. Świat nam mówi o takich zwycięstwach. Ja kiedyś czytałem Lothar Matthäus, taki wielki piłkarz niemiecki, kiedy zawarł trzeci związek małżeński, nagłówki w gazetach napisały: wreszcie znalazł prawdziwą miłość. Nie, on wreszcie po raz trzeci udowodnił, że żyje w porażce. Bo gdyby chodził w prawdzie, to wystarczyłaby mu ta jedna żona i znalazłby miłość. Ale chodził tylko w obrębie faktów. Ona jest taka, więc sobie poszukam inną. I to jest propozycja tego świata. Świat nie pozna prawdy. Świat nie może poznać prawdy. O tym mówi Słowo Boże. Dlaczego mamy tyle rozłamów, tyle kłótni, tyle wszystkiego, tyle chorób? Zobaczcie, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. I teraz uwaga, którego świat przyjąć nie może. Świat nie może przyjąć Ducha Prawdy. Świat żyje w obrębie faktów i świat wciska nam te fakty, żebyśmy my na podstawie faktów budowali swoje życie. I idziemy od porażki do porażki. Świat przyjąć nie może Ducha Prawdy.
ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Duch prawdy, on zaświadcza o Jezusie, że Jezus jest prawdą. Jezus posłał, odszedł do Ojca, ale mówi, Duch prawdy będzie z wami. On was pouczy, on was wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. On objawi wam rzeczy przyszłe. My na podstawie, no nie my, ale świat na podstawie faktów chce dochodzić, mędrkować, co będzie w przyszłości. Nie wiem dlaczego, ale ciągle natrafiam na takie komunikaty, że tam NASA w Stanach Zjednoczonych daje już nie wiadomo które ostrzeżenie, że jakiś tam asteroid czy meteor walnie w Ziemię. My się tym karmimy, ale to są tylko fakty, to nie jest prawda. Prawda jest taka, że żaden meteoryt nie uderzy w Ziemię, jeżeli mu Jezus na to nie pozwoli. No więc po co mędrkować, po co dawać nam takie informacje, czy po co nam wierzącym karmić się takimi informacjami? Zamiast szukać, studiować prawdę w Słowie Bożym. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I tą prawdę powinniśmy poznawać cały czas. Nie poznasz prawdy raz na zawsze, bo to nie jest punkt. Prawda to jest etap od twojej rzeczywistości do obietnicy Jezusa. I poznawanie, chodzenie w tej prawdzie to jest właśnie poznawanie woli Ojca przekazanej przez Jezusa Chrystusa. Pokazywanie, co jest wolą Ojca. Chorujesz, to jest fakt. Ale nie mów, że umrzesz już w tej chorobie, bo zgodziłaś się na fakt. Ksiądz Jan wczoraj na mszy mówił o takiej misjonarce, która mówiła o wolności w Jezusie i wychodziła, wsiadała do auta i paliła. I mówiła, jestem wolna od nikotyny. Tylko ona postępowała bardzo dobrze, bo ona w końcu została uwolniona. Ona dzisiaj już nie jest zniewolona przez nikotynę, ale ona nie koncentrowała się na tym fakcie, że jeszcze pali, tylko na obietnicy Jezusa. I to było dla niej ważniejsze. Nie fakt, w jakiej kondycji jesteś, tylko co Jezus powiedział, co On chce ci dać. I ona paliła i tak jakby jeździła tym autem, nie wiem, przez jakiś czas, przez może miesiące, może lata, nie wiem tego, ale paliła, tutaj te paczki papierosów kupowała, ale wierzyła w obietnicę i proklamowała Słowo Boże. I coraz bardziej, aż przyszedł moment spięcia faktu z rzeczywistością duchową, została całkowicie uwolniona. I dzisiaj mówi, że Jezus Chrystus dał jej uwolnienie. I to jest prawda. Duch prawdy przekonuje nas o stanie i obietnicy, jaka jest w Bogu Ojcu. Świat odrzucił Boga, w ten sposób świat odrzucił prawdę. I świat idzie jak idzie, widzimy to wszyscy. Dlatego Paweł mówi w końcu, stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. I myślę, że my to dzisiaj zrobimy, że już nie będziemy spostrzegali tylko, nie będziemy się koncentrowali na faktach, tylko będziemy mieli też na uwadze prawdę, która przyszła przez Jezusa. Jezus jest prawdą. I tylko w Jezusie, tylko Jezus ma definicję prawdy. Twój bieg się rozpoczął faktem, ale meta jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli nie ma Jezusa w naszym życiu, to nie ma zwycięstwa. Jest szamotanie się
i budowanie życia od faktu do faktu, od faktu do faktu, od porażki do porażki. I nie wiem, jak udało mi się to wam przekazać, ale chciałem zrobić, co potrafiłem. O, myślę, że to się udało. Dziękuję wam bardzo. Teraz powstańmy.